Siemano moi drodzy, nawet nie macie pojęcia jak jestem mega podekscytowany, dlatego że dzisiaj jeździmy tym, co wam będę ściemniał i tak wiecie po miniaturce i tytule tego filmu. Bohaterem dzisiaj jest AJP PR7. Zapraszam. O AJPK pytaliście wielokrotnie w komentarzach, może nie tak często jako KLE500, ale mimo wszystko. No i jest, udało się. Zastanawiałem się, jak podejść do tego motocykla i pomyślałem, że w sumie jest to potencjalnie motocykl, który może być blisko tego, co byśmy chcieli jako ten wyśniony, absolutnie perfekcyjnie wyważony motocykl Adventure 50-50 w trasę i do upalania w terenie. Część z was może nie kumać, czym jest AJP. AJP to portugalska firma produkująca motocykle raczej mocno nastawione na teren i ma to swoje konsekwencje, bo jest to de facto manufaktura. Te motocykle nie są produkowane tak jak wszystkie znane wam doskonale motocykle japońskie czy inne duże europejskie marki. To nie jest taśmowa produkcja, tam nie ma ogromnych hal, to jest manufaktura. O konsekwencjach powiem wam za chwilę, ale czy warto zwrócić na to uwagę? I jeśli jacyś kolesie Jorge i Antonio dłubią sobie w północnej Portugalii te motocykle, to czy jest sens w ogóle na to patrzeć? No i powiem wam, że jest, dlatego że tak naprawdę oni projektują tylko część tego motocykla, wymyślili sobie, że chcą zbudować taką maszynę. No i z czego oni to robią? Otóż zbierają masę całkiem dobrej jakości komponentów i składają z tego cały motocykl. Serce tego motocykla to jest silnik, który znajdziecie w Husqvarnach TE610-630. Mamy oczywiście singla z fajnym wałkiem wyrównoważającym i naprawdę gładko pracującego, który dowozi prawie 50 koni. Rzecz istotna, którą musicie wiedzieć, to fakt, że AJP wychodzi w dwóch pakietach mocowych. W standardzie homologowanym dowozi niespełna 50 koni mechanicznych. Ma też power kit, który daje 12 koni więcej i naturalną koleją rzeczy jest to, że chyba absolutnie każdy chce mieć power kit, bo jak mamy już taką maszynę, to dlaczego nie mieć więcej mocy? Motorek jest też bardzo dobrze zawieszony i to jest chyba moja ulubiona część tego motocykla, czyli to zawieszenie. Od, jak się dowiedziałem, wymawia się to Sachs, bo to jest niemieckie, więc niech będzie, że Sachs, a nie Sachs. Zawieszenie wybiera absolutnie rewelacyjnie i sadziłem tutaj takie hopy, lądowałem naprawdę na płaskim i miałem wrażenie, że dosłownie lecisz sobie, wyskakujesz. Ja pierdzielę, słuchajcie, jakie to ma zawieszenie. Wyskakujesz, lecisz tym w powietrze, myślisz, że za chwilę pierdzielniesz o ziemię, a on po prostu robi takie pyk. Jakbyście królewnę na ziarnku grochu na największą poduszeczkę położyli. Tak o. Ach. No i słuchajcie, mamy taki motocykl zrobiony przez manufakturę, ale na bardzo spoko częściach, na bardzo pro częściach. Z bakiem Acerbisa pod tyłkiem dla lepszego rozkładu masy, obniżenia środka ciężkości. Moto wygląda bardzo endurowo, bardzo terenowo, ale jednocześnie adventure'owo. No nie oszukujmy się, ta stylistyka nawiązująca trochę do maszyn ścigających się w rajdzie Dakar też swoje robi. Kolejna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę odnośnie podróżowania, bo jeśli myślimy o nim w kontekście motocykla terenowego, ale tego właśnie świętego grala adventuringu, czyli też i podróży, istotna jest wygoda. I kanapa, którą posiada AJP PR7, jak na taki motocykl, to jest jakiś w ogóle kosmos od całej swojej konkurencji, czyli wszelkie Husqvarny, KTM-y, 690, to znaczy, no tak naprawdę wiecie, to jest jeden motocykl, który mógłby tutaj z nim konkurować tak jeden do jednego. Tam naprawdę te siedzenia są dużo bardziej endurowe, wąskie, twarde. Tutaj ta kanapa jest mięciusieńka, nic nie boli i można tym motocyklem śmigać. Owiewka daje bardzo dobrą ochronę przed wiatrem. No i tak naprawdę jedyne, co przeszkadza w długiej podróży tym motocyklem, to pewnie jego prędkości przelotowe, bo spoko się nim jeździ koło stóweczki. 120 da radę się podtrzymać, ale prędkości autostradowe, umówmy się, no nie dla tego motocykla, więc jeśli planujecie daleką wyprawę, na przykład, no dobra, średnio daleką wyprawę, chcecie pojechać do Albanii i pośmigać tetem w Albanii, ten motocykl zrobi to absolutnie rewelacyjnie, ale będzie was trochę bolał
dolot do samego celu zabawy. Jak PR7 jeździ, mógłbym Wam opowiadać długo i niepotrzebnie. Znacznie lepiej będzie, jak sami sobie zobaczycie teraz. No dobra, kłamałem, trochę Wam opowiem. To naprawdę motocykl dla kogoś z potężnym zacięciem endurowym, bo śmiga się nim wybornie. Mamy singla, czyli to, co ja lubię. Mamy świetną pozycję, możemy się bez problemu przesunąć do przodu, wystawić nogę, jeśli jeździcie po torze endurowym. Spokojnie możecie się odsunąć do tyłu. Kanapa trzyma ekstra. Silnik daje ognia, to zamiata tyłem po prostu cudownie. I dalej upieram się przy tym najlepszy jest ten zawias. Regulowany zaks, przód, tył. Przy tyle jest mały kiks, ale to Wam powiem za chwilę przy wadach tego motocykla. No nie no, śmiga się tym przecudownie. Ten motocykl ewidentnie ma dużo plusów. O największym powiem na końcu w podsumowaniu, ale trochę jak zwykle musimy sobie pogmerać, poszukać detali tu i tam i pobyć przez chwilę uszczypliwym. Także minusy AJP-ka. Największy minus tego motocykla od strony technicznej to wysprzęglik, który lubi sobie pocieknąć i pomieszać płyny ustrojowe w silniczku i to nie jest fajne. Tutaj właściciel już go wymienił na akcesoryjny i problem znika. Niemniej jednak jest to coś, o czym warto wspomnieć, bo ten fabryczny nie domaga. Fabrycznie nie domaga także ten tablet. Bo jeśli jesteście w internetach od wczoraj i mieszkacie pod kamieniem, to musicie wiedzieć, że AJP PR7 był motocyklem, dlatego też tak przykuwającym uwagę, poza stylizacją dakarową, bo zanim pojawiły się te wszystkie wielkie kolorowe wyświetlacze TFT we wszystkich nowych motocyklach, AJP PR7 miał zamiast zegarów właśnie wielgachny tablet. I ten tablet to był jakiś dość, no, delikatnie mówiąc, niewysokiej półki sprzęt. Plus do tego obudowa, w którą był zamknięty oryginalnie, sprawiała, że na przykład nie dało się dotrzeć do końca, do krawędzi, do narożnika screenu i jeśli tam mieliście jakieś ikonki, nie dało się tego tapnąć. Był szejsowy. Tutaj kolega sobie zmienił na wersję Pro i nie chciał mi dokładnie powiedzieć, ile za to zapłacił, ale powiedział, że pracował na to bardzo długo. Trzecim, takim naprawdę dużym minusem za to jest układ wydechowy, a konkretnie ruda szmata. Motocykl, który tutaj stoi, ma nieco ponad 2000 km przejechanych i pochodzi z zeszłego roku, więc naprawdę ma najeżdżone niedużo i zobaczcie, jak wygląda ten wydech. Masakra. Pytacie, co zrobić, bo nie lubicie, jak tutaj się ruda rzuca? No to znowu wracamy do tematu power kitu, bo w zestawie dostaniecie kompletny tytanowy, zarąbisty układ wydechowy i to można spokojnie wywieźć na złom. Oprócz tego mówiłem Wam, że AJP jest robiony w manufakturze, a nie na wielkiej taśmie produkcyjnej, a roboty mają to do siebie, że mają zwykle procesy przemyślane i produkt też jest przemyślany, także pod kątem tego, jak to poskładać. I w AJP-ku znajdziecie trochę takich denerwujących pierdół. Miałem powiedzieć, że jest masa denerwujących pierdół, ale dostałbym w łeb, więc powiem, że jest ich kilka. Najważniejszą z nich jest fakt dostępu, a raczej braku dostępu do regulacji napięcia sprężyny w tylnym amortyzatorze, bo coś a la podejście jest tak jakby tutaj z tej strony pod silnikiem, ale i tak tam kluczy się nie da wsadzić. Więc wiecie, motocykl produkowany w manufakturze ma swoje takie różne dziwne rzeczy, które nie do końca były przemyślane. Na przykład dźwignia hamulca lubi sobie uderzyć w wydech. Jeśli tego nie powalczycie tutaj z regulacją położenia dźwigni, okaże się, że nie jesteście w stanie wbić hamulca do końca, bo opiera się już o rurę wydechową. Ostatnią taką pierdołą, która też można powiedzieć, że wynika z właśnie tego, z tej manufaktury, to kostki w instalacji. Zastosowane tutaj w oryginale kompletnie nie nadają się do użytkowania tego w warunkach atmosferycznych na zewnątrz. I są ludzie, którzy rozebrali motocykl dogoła i pozmieniali wszystkie kostki na coś, co jest troszkę odporne na działanie wody, dostawanie się piasku
i da Wam szansę, że Wasz motocykl nie stanie bez powodu nagle, bo 70% kostek nagle przestanie łączyć. Pora na podsumowanie. AJP-kiem jeździło mi się naprawdę rewelacyjnie. Jest to motocykl, jak wiecie, popularny jako temat w internecie, znacznie mniej popularny jako namacalne jestestwo. Mam szczęście mieć fizyczną wersję tegoż. I tak sobie nim jeździłem i zastanawiałem się, bo to jednak jest trochę motocykl enduro. I w zasadzie moglibyście się, i pewnie kłócicie się nieraz gdzieś tam w komentarzach albo na forach, po co kupować taką wydumkę, jak można sobie kupić 690 od KTM-a i dołożyć rallypaka. No tylko, że KTM Enduro R jest dużo bardziej enduro, a ten jest trochę szwenduro. I jak sobie jeździłem nim po lesie, to oczywiście super, można zrobić nim mega zabawę sobie, pośmigać, powalić boczury, poskakać na torze i super to robi. Z drugiej strony da się nim zupełnie spokojnie, normalnie pyrkać i też super to robi. Czego na przykład nie robią motocykle enduro, bo one lubią jechać pełnym ogniem, a nie się pyrkać, a tym się da. I tak sobie myślę, bo jakiś czas temu zrobiłem odcinek o poszukiwaniu idealnego motocykla Adventure 50-50. I doszedłem do wniosku wtedy, że taki motocykl nie powstanie, bo nikt by go nie kupił. I więc po co go produkować? A teraz tak sobie myślę, że spośród wszystkich motocykli, jakim jeździłem do tej pory, ten jest najbliżej dokładnie tego wszystkiego, czego wymagaliśmy od motocykli jakby w tym założeniu. I jedna rzecz by się zgadzała, bo jego powstaje bardzo mało. Więc jeśli jest tych 3,5 z Was w tym kraju, którzy naprawdę potrzebują motocykla, którym pojedziecie daleko, a jednocześnie macie mega zacięcie terenowe i lubicie pojeździć po torze, albo porobić naprawdę dużo bardziej wymagające trasy, zrobi wszystko od teta po naprawdę, naprawdę konkretny teren. No i pytanie, czy właśnie znaleźliśmy mitycznego jednorożca? Musicie odpowiedzieć sobie sami. Dobra, ale już zupełnie na poważnie, kończąc temat AJP PR7. Kolega, który był tak łaskawy i użyczył mi go, miał Yamaha Tenere 700, czyli motocykl bardzo popularny do właśnie turystycznego offowania. Z tą Tenerą miał tak, że po pierwsze skłaniała go do tego, że jak już jechać, to gdzieś dalej, na to trzeba mieć też czas. Jeśli się wpakujesz Tenerą w ciężki teren, mimo wszystko podnoszenie tego motocykla 15-20 razy w ciągu dnia specjalnie rozrywkowe nie jest. A AJP PR7 spełnia wszystkie jego wymagania. Turystyka, offroadowo, lekko, mocno terenowo i jeszcze do tego komfortowo. I wiecie co zrobił? Sprzedał Tenerę. I to niech będzie podsumowaniem testu AJP PR7. Trzymajcie się.